Cześć Wam, moi drodzy. Na początek chciałbym przeprosić, że mówię do Was z pozycji siedzącej, no ale jak wiecie, mój kanał nazywa się Kulawa Eksploracja, więc no łatwo się domyślić, że mam problemy z chodzeniem. Jesteśmy w miejscu, gdzie w 1945 roku doszło do potwornej zbrodni. Do potwornej zbrodni na księdzu Józefie Sikorze. Padły strzały. Kim był ksiądz Józef Sikora? Ksiądz Józef Sikora urodził się w 1912 roku w Gliwicach. Jako młody chłopak postanowił, że będzie duchownym. W 1936 roku przyjmuje święcenia kapłańskie i od razu dostaje parafię we Wrocławiu. Tam daje się poznać jako po prostu dobry człowiek. Pomaga Polakom. Pomaga mniejszości polskiej wtedy w Niemczech. W 1939 roku trafia tutaj na te tereny, czyli do Sokołowska, nazywanego wtedy Gebersdorf, jako duszpasterz i opiekun kuracjuszy. Daje się poznać jako bardzo ciepła, otwarta i przede wszystkim mocno zaangażowana w biedę, w braki i finansowe, braki żywności, braki dachu nad głową wśród ludzi tu mieszkających. Krótko mówiąc, pomaga im. Kwestuje, na czym to polega. Chodzi po okolicznych, bardziej zamożnych gospodarstwach, czy w Unisławiu Śląskim, czy w Sokołowsku i prosi o chleb, o śmietanę, prosi o mleko. Rozdaje to wszystko ubogim, bezdomnym dzieciom. Jest człowiekiem o wyjątkowym usposobieniu. Ksiądz oprócz tego, że sprawuje opiekę nad kuracjuszami, ma jednocześnie swój kościół tutaj w Unisławiu Śląskim, zatem musi te kilometry przejść tą drogą, którą Wam za chwilę pokażę. Jest to polna droga. Setki razy w ciągu tych wielu lat na pieszo przechodził. W zimę, w zaspy, w najgorsze mrozy. Jest 23 grudnia 1945 roku. Ksiądz, jest dzień przed Bożym Narodzeniem. Ksiądz przygotowuje swój kościół w Unisławiu Śląskim do Bożego Narodzenia. Ubiera choinki wraz z parafianami, przygotowuje kościół, wszystko, co jest niezbędne do wielkiej celebracji święta dnia następnego. O godzinie około 12 idzie sobie tą drogą, jest śnieg, są zaspy po kolana miejscami. Idzie sobie tą drogą i dokładnie w tym miejscu, jesteśmy mniej więcej w połowie odległości między Unisławiem a Sokołowskiem. W tym miejscu dochodzi do zbrodni. Ale nie uprzedzajmy faktów. Ksiądz idzie o 12 z Unisławia do Sokołowska. Ludzie o godzinie 18 wieczorem z Unisławia Śląskiego zebrali się na mszę, która ma być o godzinie 18 i mają celebrować ksiądz Józef Sikora. Księdza nie ma, nie zjawia się. Jest chwila konsternacji. No, po jakimś czasie w końcu parafianie twierdzą, że nie ma wyjścia. Trzeba wyjść na poszukiwania. Być może coś się duchownemu stało. Ludzie poszukują go do godziny 2 w nocy. Przerywają poszukiwania. Poszukiwania są wznowione o godzinie 6 rano dnia następnego. Dopiero o 9:45 rano, właśnie w tym miejscu, widzą księdza. Leży na brzuchu. Podchodzą bliżej, odwracają księdza i jawi im się widok jak z horroru. Ksiądz ma rany na szczęce, na szyi, na brzuchu. Oddano w jego kierunku 4 strzały. Pogrzeb księdza odbył się w Sokołowsku. I bez względu na wiarę, ramię w ramię,
brali udział w mszy i w pogrzebie. I ewangelicy, i katolicy. Taki to był ksiądz. Nie dzielił. Oddawał wszystko ludziom ubogim. Został pochowany, jak mówię, w Sokołowsku na cmentarzu. Niestety, do dnia dzisiejszego nie zachowała się jego mogiła. Została zniszczona. Możemy sobie zadać pytanie, kto zabił księdza? Takiego człowieka, który miał serce na dłoni. No i tutaj pojawiają się różne kontrowersyjne, czasami no, z powieści mchu i paproci stwierdzenia. Otóż jedni twierdzą, że mógł to być werwolf. No, za to, że pomagał i Polakom również. Druga wersja mówi, że była to ktoś z Armii Czerwonej. Inni jeszcze twierdzą, że zrobili to ludzie z Urzędu Bezpieczeństwa. Jeszcze inna wersja twierdzi, że byli to zwykłe zbiry, które najzwyczajniej księdza zabiły. Tylko widzicie, ksiądz idąc z Sokołowska, idąc z kościoła, z Unisławia, miał ze sobą chleb. Miał plecak wypełniony chlebem dla ubogich. Tego chleba nikt nie ruszył. Był 45 rok. Bochenek chleba miał zupełnie inną wartość niż dzisiaj. Chleb pozostał. Zatem wersja o zbirach, o zwykłych zbójach odpada. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? A może inaczej? Może ktoś coś wie? Napiszcie proszę w komentarzu. Piękna tablica poświęcona Józefowi Sikorze. Jest to inicjatywa ludzi z Unisławia Śląskiego, jak i z Sokołowska. To tyle, moi drodzy. Historia smutna, ludziom tu w okolicy mało znana. A właśnie tutaj, gdy przemierzacie sobie ten szlak z plecakiem, z kijkami do Nordic Walking, gdy jeździcie tutaj rowerem i nawet niektórzy się nie zastanawiają, jest jakaś tablica poświęcona, no coś tu się stało. A tu się stało coś najgorszego. Człowiek zabił człowieka. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.